Bartosz Łyżwiński, Żakina Skowrońska. Witamy Państwa ponownie w poranku w telewizji w Polsce. A zaczynamy od ostrzeżeń, alertów pogodowych dla niemal całego kraju. Zaglądamy najpierw na mapy IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia Państwo widzą. Cała Polska niemalże spowita w kolorze żółtym, to są ostrzeżenia pierwszego stopnia. Pomarańczowy kolor w kilku powiatach na południu Polski, między innymi w powiatach tatrzańskim i limanowskim. Tam wiatr może sięgać nawet 80 km na godzinę, spaść może lokalnie do 40 mm wody na metr kwadratowy. Tylko tak, malutki skrawek Polski wyjęty z tego alertu pogodowego, a więc Mazowsze, część właściwie Mazowsza, Warszawa, Radom, Siedlce i Lubelszczyzna. Tam zgodnie z zapowiedziami synoptyków burz być nie powinno, no ale oczywiście czujność lepiej zachować. A my te wszystkie informacje teraz sprawdzamy, weryfikujemy u źródła. Grażyna Dąbrowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Witamy Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Czy rzeczywiście nad warszawskim niebem chmur dzisiaj nie będzie i czy ta część Polski będzie wolna od tego i jak sytuacja wygląda w pozostałych regionach, bo ta żółta mapa na waszych stronach rzeczywiście może budzić gęsią skórkę u wielu. W całym kraju właściwie spodziewamy się burz. Nawet ten obszar, który nie jest zaznaczony na kolor żółty, również może mieć burze, z tym, że niekoniecznie muszą to być burze, które spełniać będą kryterium ostrzeżeniowe. Dlatego też na tej mapce jest ten jeszcze zaznaczony kolor biały. Natomiast w większości obszaru naszego kraju spodziewamy się burz, których zjawiska będą spełniać kryterium stopnia pierwszego, to znaczy natężenie opadów, jak również prędkość wiatru będą decydować o tym, że ten obszar będzie ostrzegany jako ze stopniem pierwszym. Natomiast rozszerzył się w tej chwili już obszar objęty ostrzeżeniami stopnia drugiego. Dotyczy to również krańców południowych województwa dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego i tu dwójka, czyli opady, sumy opadów w tych dwójkach do punktowo 50 mm w sytuacji, kiedy one się skumulują. Bo burza jedna może nad danym obszarem przechodzić w następną, czyli taki cały ciąg tych burz się pojawi. Te burze będą przesuwać się bardzo wolno, w związku z tym opady mogą się skumulować i stąd taka suma opadów. Niewykluczone, że we wszystkich tych burzach wystąpią opady gradu, natomiast porywy wiatru wynieść mogą do 80 km na godzinę. To taki bilans pogodowy przed nami. Na najbliższą dobę to powiedzmy jeszcze, pani synoptyk, na krótko, co przed nami w kolejnych dniach, czy gdzieś w Polsce spodziewać się możemy tego błękitnego nieba w długi weekend? Do końca tego tygodnia będzie pogoda ciepła, deszczowa i burzowa. Także burze każdego dnia są możliwe i niemalże na obszarze całego kraju. W niedzielę jedynie, jeśli sprawdzą się prognozy, to te burze bardziej będą w takim pasie od województwa lubuskiego, takim wąskim pasem przez wielkopolskie ziemię łódzką, Mazowsze po Podlasie. Zarówno w piątek, jak i w sobotę burze są możliwe na obszarze całego kraju, przy czym wygląda na to, że to będą burze ze stopniem pierwszym, jeśli chodzi o ostrzeżenie, ale na krańcach południowych nadal obowiązywać będą pewnie ostrzeżenia stopnia drugiego. Tak przynajmniej na chwilę obecną wygląda sytuacja. No to mamy już pełną pogodową jasność na najbliższe dni. Bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie informacje. Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW. Dziękujemy, dobrego dnia. A u nas teraz pytanie, jaka będzie pogoda w jesieni życia? Właściwie już jest burza o 14 emeryturę, która będzie prawdopodobnie, czy już chyba jest wszystko jasne, o 1000 zł niższa w niektórych przypadkach. Odczujemy, a zwłaszcza emeryci odczują to na pewno jeszcze bardziej, w związku z tym, że przecież wzrosły ceny, zapowiadane są podwyżki cen energii, prądu, wody, a nawet ścieków. A oto pytana była na antenie telewizji w Polsce, w specjalnym wywiadzie była premier Beata Szydło. Yeah, well.
uważam, że to jest pierwszy krok. W przyszłym roku czternastki już nie będzie, być może nie będzie też trzynastki, a prawdopodobnie zaczynają się też rozważania w rządzie nad podwyższeniem wieku emerytalnego. No, mnie to nie dziwi, bo ta ekipa nigdy nie była ukierunkowana na to, żeby ludzi wspierać i im pomagać, wręcz odwrotnie. Teraz tylko trzeba, a ponieważ też spadają przychody spółek Skarbu Państwa, pojawiają się coraz większe problemy finansowe, słyszałem, pieniędzy nie ma, więc być może i mafie VAT-owskie odżyją. Ten temat kontynuujemy z Państwa i naszym gościem, choć ta rozmowa już rozpoczęła się u nas w trakcie trwania tego materiału. Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam serdecznie. I nie była to rozmowa o burzy. Nie była to rozmowa o burzy, była to rozmowa o sprawach poważnych dla emerytów, bo 1000 zł mniej niż obiecywano. To jest bardzo duża kwota, bardzo wysoka kwota, jeżeli chodzi o budżety emerytów. No. Ja bym spokojnie mógł nawiązać i powiedzieć, że jednak jest to burza, bo proszę pamiętać, że z emerytury 14 korzysta około 9 milionów osób, 8,9 miliona, a ta grupa, której dotyczy to zabranie tej części 14 emerytury, to jest 6,5 miliona osób. No właśnie, bo powiedzmy, od czego to zależy, bo ja tak przedstawiłem ogólną informację, że 1000 zł mniej. To jest dokładnie 870 zł. Na czym to polega? Myśmy ustalili minimalną emeryturę do progu średniej emerytury 2900 zł, ustaliliśmy na 2650. Okazuje się, że wczoraj rząd przyjął rozporządzenie Rady Ministrów, które do tego dotyczy, i tam przyjął kwotę 14 emerytury na poziomie minimalnej, czyli 1780 zł. Co to oznacza? 870 zł. I to można, jakby mówię to z całą odpowiedzialnością, ukradli. Ukradli 870 zł. Mówią dzisiaj bardzo dużo o różnym podejrzeniach, zarzucają wszystkim kradzież, oszustwa i tak dalej. Natomiast chyba zupełnie innym poziomem jest kradzież środków na podstawie rozporządzenia. Bo tutaj. No ale kto miałby to ukraść? To chyba za budżet państwa i wydatkowanie środków to rząd teraz odpowiada. No, czy jest ktoś jeszcze, kto tam. No nie, ale to ma swój kontekst. Proszę pamiętać, że emeryci również 15 października byli przekonani, że ten PiS, może miałem jakieś wątpliwości, ale mam pewność, że na kogokolwiek nie zagłosuję, w szczególności na Koalicję Obywatelską, to wszystko, co dane, nie będzie odebrane. Tak mówił każdy komitet wyborczy, który 15 października kandydował. A co się dzieje od 15 października? Mamy VAT na żywność, czyli podwyższenie podatku. Mamy paliwo rekordowo wysokie. Mamy zapowiedź podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła od lipca. No i mamy tę emeryturę. 870 zł, 6,5 miliona emerytów otrzyma mniejsze świadczenie. To jest oszustwo polityczne. To jest oszustwo polityczne. Na pewno nie zostawimy tego w ten sposób. Będziemy apelować, protestować, żądać, nawoływać do tego, żeby przywrócić 14 emeryturę. Emeryci to dzisiaj grupa, w którą najbardziej się uderza. Najbiedniejsi emeryci. Bo jak powiążemy te wszystkie elementy, o których mówiłem, i jeszcze zabierzemy emeryturę, to w 2024 roku to jest strata nawet 2-2,5 tysiąca złotych. Dla emeryta, który często ma świadczenie około 2 tysięcy. To są bardzo duże pieniądze. Ja rozumiem, że niektórych, którzy mają 28 tysięcy emerytury. A kogo ma pan poseł na myśli? No, Donalda Tuska oczywiście. Oczywiście minister rolnictwa 30 tysięcy. Być może jakby tam taka percepcja jest ciężko zauważalna, ciężko tak myśleć, nawet zrozumieć. Ale jeżeli ktoś ma do czynienia z takimi osobami, jeżeli zna takie osoby, jeżeli widzi ulicę, bo większość na ulicy osób rzeczywiście ma takie emerytury. My teraz zbieramy podpisy pod tą ustawą. Szanowni Państwo, to nie jest jakaś chęć podpisania ustawy zablokuj podwyżki od lipca, ale to jest przez łzy w oczy podpisywanie z nadzieją na to rzeczywiście, że te kilkaset złotych utrzymają miesięcznie w budżecie domowym, bo inaczej popadną w ubóstwo. No właśnie, i to jest tego typu sytuacja. Kwestia akcji, kwestia inicjatywy Stop Podwyżką. Rozpoczęliście kilka tygodni temu zbieranie podpisów. Łączyliśmy się kilkukrotnie z panem też, kiedy był pan w terenie i te podpisy zbierał, rozmawiał z mieszkańcami różnych miast. Po pierwsze, jakie reakcje? No a po drugie, kiedy finalizacja? Więc kiedy te podpisy trafią do Sejmu? Ile się już udało zebrać? Jutro podsumujemy w piątek tę liczbę, ale mamy już kilkadziesiąt tysięcy. Ja zakładam, że jesteśmy już grubo ponad 50 kilka tysięcy. W przyszłym tygodniu tą dynamiką
powinniśmy przekroczyć 100 tysięcy podpisów. I to jest bardzo dobra informacja. Co to oznacza? Że ta nasza ustawa, tą ustawę, którą przygotowałem osobiście, będzie musiała być procedowana przez marszałka Hołowni. Nie będzie można jej zamrozić, nie będzie można zwlekać, tylko będzie można je procedować. Czyli mamy szansę realnie, żeby jeszcze Polaków uchronić przed tymi podwyżkami. Ostatecznie zadecydują o tym głosowania, ale jest szansa, że wprowadzimy do porządku obrad tę ustawę. Więc w przyszłym tygodniu będzie się ważyło, czy będziemy na granicy tej setki, czy blisko, ale ja jestem optymistą, bo tych głosów coraz więcej spływa. Mnóstwo środowisk takich obywatelskich, NGO-sów zaangażowało się w zbiórkę. Ja ostatnio pojechałem na miejsce takiego rynku zbierać podpisy. Okazuje się, że tam były dwie różne ekipy, inne osoby, które też zbierały. Zupełnie niezwiązane z Prawem i Sprawiedliwością. Miały listy i zbierały te podpisy. Więc bardzo, bardzo szeroko jest już szerowana dzisiaj informacja o tym, że to jest jedyna realna szansa zatrzymania tych rządowych podwyżek. A myślę, że ten sygnał o 14 emeryturze tylko zintensyfikuje i tylko zmobilizuje osoby, które boją się tych podwyżek, bo to rzeczywiście jest realne zagrożenie. Jaki jest powód tego, że te pieniądze zostały obcięte? Sprawa jest prosta, kwestia priorytetów. Donald Tusk nigdy emerytów i najbiedniejszych nie miał jakoś za grupę docelową, nigdy o nich nie szczególnie dbał. Wiek emerytalny, no uderzenie właśnie w tych. Emerytury i waloryzacja po 6-7 zł, to byli oni. Podwyższenie podatku, to najwięcej ich to dotyka. Podwyższenie VAT-u na żywność, najbiedniejszy dotyka, bo oni 27% wydają na artykuły spożywcze, więc to najbardziej ich uderza. Nie tych, którzy zarabiają 20 tysięcy i wydają 1000 na jedzenie, bo to jest procentowo dużo mniej. Więc ja nie miałem tu żadnych złudzeń, że wszystko krok po kroku będzie zabierane. A dzisiaj ta dynamika jest dość wolna zabierania tych świadczeń dlatego, że mieliśmy cały cykl wyborczy. Natomiast zobaczą państwo, co będzie się działo po 9 czerwca. Tam już nie będzie żadnych skrupułów, bo za 3 lata dopiero będą wybory. Więc masę rzeczy będzie można ograniczyć, zrewidować, zmienić, zweryfikować. No przecież ten rząd na razie, on jeszcze niczego nie dał, a wiele rzeczy zabrał. Laptopy nie, kredyt 2% nie. Kredyt 14, 0%. Zero oczywiście też nie, 14 emerytura nie, CPK nie, Atom nie. No to jest taki minimalizm, ale na miarę właśnie myślenia Donalda Tuska, to znaczy państwo wycofane, państwo bez pomocy, państwo bez świadczenia, państwo, które wyżywi samą władzę. Natomiast co do obywateli, już niekoniecznie. Jestem zatrwożony. Uderzanie w emerytów to jest ostatnie, co powinno rządowi przyjść na myśl. I szanowni państwo, tak dla porównania, ja tego nie krytykuję, ale jeżeli ktoś jednego dnia podwyższa VAT na żywność, dotyka to najbiedniejszych, a z drugiej strony obniża VAT na usługi beauty, to jest dowód na to, jakie on ma myślenie i o czym on myśli. Ja rozumiem, że jak ma się 28 tysięcy emerytury, to dużą część można kilka tysięcy wydać na usługi beauty. Ale jak się ma 1700 zł emerytury, to się myśli, co jutro się ugotuje na obiad. I to jest ta perspektywa. Więc ja jestem zatrwożony. I jeszcze usługi beauty. Proszę zwrócić uwagę na to, że to w żaden sposób nie przełożyło się na klienta. To znaczy ceny nie spadły. Ale oczywiście dla klientów nie ma to żadnego znaczenia. To było zupełnie oczywiste, że VAT obniżony spowoduje większą marżę usługodawców, czyli zakładów kosmetycznych, natomiast klient płaci dokładnie tyle samo albo i więcej. I ten bilans wyliczeń zysków i strat tych ostatnich kilku miesięcy rząd przedstawił Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Państwu dziękujemy za teraz. Wracamy już za chwilę na ostatnie w tym poranku spotkanie. Do zobaczenia.